Cześć, z tej strony Sargon, a to kolejny odcinek Sparrow World i w tym odcinku rozpoczniemy misję 12. Bitwy morskie. Nareszcie pojawiło się kilka wskazówek sugerujących metodę wyliczenia parametrów bram. Ich pojawienie się i znikanie jest związane z wpływem gwiazd. Gdzieś na wyspie powinna być wieża obserwacyjna, dzięki której Bella będzie mógł przeprowadzić konieczne obliczenia, ale Layton z pewnością nie próżnował od czasu swojej ucieczki. Tak więc mamy do dyspozycji trochę punktów, możemy wybrać bohaterów, co z pewnością zrobię. No i poza tym resztę znaczy na surowce, które dosyć szybko prawdopodobnie wykorzystamy, przede wszystkim pożywienie i rozpocznijmy misję. Mimo wszystko trzeba było studiować geologię, biorąc rzecz jasna pod uwagę łatwość, z jaką Cole posługuje się kilofem, liną i mieczem. Wreszcie domniemani wybrańcy stali się takowymi w pełnym tego słowa znaczeniu. Teraz czeka mnie prawdziwa robota. Wyrysuję dokładną mapę gwiazd i, korzystając z mojej znajomości nieba tutaj i w naszym świecie, postaram się stworzyć wzór obrazujący sekwencję pojawiania się i znikania wrót. A to nie będzie taka prosta sprawa. Fantastycznie. To musi być ta wyspa, o której wspominał nam Layton. Najwyraźniej Layton nas okłamał. Tu nie ma żadnej wieży. Ale są ruiny, a te możemy i musimy odbudować. Na plaży są ślady cumowania. Obawiam się, że Seas już tutaj było. Oby wrócili. Mam kilka argumentów, którymi można by ich celnie ugodzić. W żadnym razie nie możemy pozwolić im na dotarcie do wieży, póki ta... No, widzicie, te kadstęki trochę się psują. Chodźmy. Musisz wyremontować wieżę, nim Seas zdoła ją zniszczyć. Jeśli ci się nie uda, przegrasz. Co ciekawe, tak zauważyłem, że ta wieża jest w innym miejscu niż na kadstence. Ciekawa sprawa. Nieważne, dokąd będziemy, wybudować... Seas zawsze będzie w stanie nas pokonać. To raczej coś w stylu wilka i zająca. Nie. Seas bardziej przypomina problem typowo botaniczny. Oni są jak zielsko. Plenią się wszędzie. No tak, szybko stracić arcydruida, no szkoda. Ech. Powiem wam, że nagrywam drugi raz tą misję. Za pierwszym razem przegrałem, już nie chciałem tego pokazywać. Dlaczego zbyt długo się ociągają z odbudową tej wieży i teraz tego błędu oczywiście nie popełnię. Choć nie będę też jej odbudowywał od razu. No ale teraz wtedy nie straciłem arcydruida. No co za gałgaństwo, czemu ja takie błędy popełniam? Nie wiem. Nieważne, tak czy siak możemy sobie rekrutować robotników. Robię to od razu. No chyba w sam raz. Drewno teraz. Skupmy się na drewnie, które pozwoli nam na budowę pól, które nam będą niesamowicie przydatne. Ale te krzaczki także byłoby fajnie zebrać, bo one nam udostępnią tutaj miejsce na budowę. No i jak widzicie, jesteśmy tutaj na wyspie, otoczonej morzem. Oczywiście, bo czym innym mogłaby być wyspa otoczona. Jesteśmy na wyspie. Zajmijmy się odbudową tej wieży powoli. Nie całkiem może, ale po części przynajmniej, żeby tutaj nie być całkowicie takiej... żeby nie mieć problemów w przyszłości, tak to nazwę. Na miejsca? Gotowy do pracy. Mnie fajnie byłoby tutaj jeszcze pozbyć się tych galilimusów, które są w tej okolicy. Dlaczego? Bo tu mamy trochę kamienia do wydobycia. Może nie dużo, ale zawsze to jest coś. Czy my możemy tędy przejść w ogóle bez ścinania tych drzew? To jest ciekawe. No ale Seas nas po raz kolejny atakuje. Na razie nie są to jakieś groźne oddziały, ale potem może być już nieco bardziej niebezpiecznie. My na razie możemy robić tych robotników jeszcze więcej, bo przydadzą się nam. Zróbmy sobie łódź rybacką. Tak samo przyda nam się kolejna epoka. Nikt nam nie zginął, żaden bohater nie, bardzo dobrze. Na razie ścinajmy drewno w takim wypadku. Im szybciej zdobędziemy dużą ilość surowców, tym lepiej.
Bo musimy się skupić na szybkim rozwoju dosyć na tej mapie. O, naprawiliśmy obserwatorium. Dosyć szybko mi to poszło, bo się nie skupiłem, nie patrzyłem. No ale trudno. Jak? Widzisz przez to gwiazdy albo coś? Spokojnie, przyjacielu. Najpierw muszę wprowadzić kilka poprawek. Coś nie tak? O nie! To niemożliwe! Coś nie kontaktuje? Nie! Działa wspaniale! Po prostu nie podoba mi się to, co widzę. Wygląda na to, że Seas wysłało tutaj całą swoją cholerną flotę. Czego oni znowu chcą? Myślę, że szykują się do tak zwanych agresywnych negocjacji. Więc lepiej przygotujmy dobry grunt pod rokowania. Musimy zatopić tyle okrętów, ile tylko zdołamy, zanim Seas zaatakuje Święte Miasto. Powiem, że najlepiej tej misji nie rozpocząłem, no ale trudno. Musimy się więc pospieszyć z rozbudową bazy. Szybko druga epoka, trzecia następnie. Poza tym trzeba ten teren oczyścić trochę. Co będzie przydatne? Przydał nam się zdecydowanie mur gdzieś tutaj. No bo Seas będzie nas tutaj atakowało w przyszłości. Tutaj mam jeszcze trochę kamienia do dyspozycji i tutaj. I w tym miejscu zamierzam się odgrodzić. Gdzieś jeszcze tu jest kamień, tutaj dokładnie. Dobrze znów was widzieć. My też jesteśmy uradowani, widząc, że nasze ścieżki krzyżują się ponownie. Los się dziś do nas szeroko uśmiechnął. Oto wsparcie, którego potrzebujemy. Nie muszę chyba mówić, że będziemy bardziej niż szczęśliwi, mogąc służyć wam pomocą. Świetnie. Po pierwsze, musicie wzmocnić obronę. Ten statek pustynnych jeźdźców tak trochę średnio sobie odpłynął, no ale nieważne. Musimy to miejsce bronić. To jest główna sprawa. Na razie żadnych zadań pobocznych nie mamy, ale czasem się one pojawią i postaram się wypełnić je wszystkie. Dużo czasu nie mamy, jak widzicie. Jest on ograniczony. No ale dobra, najpierw może bym zbudował ten mur, o którym mówiłem. Z drugiej strony można go zrobić gdzieś tutaj. Się tym samym odciąć, albo nawet tutaj. Dobrze. Próbuję to zrobić. Mam nadzieję, że tutaj nie ma jednostek Seas na razie żadnych. Zrobię to jak najszybciej w takim wypadku. Robotnicy już nie mają co zbierać z czego, ale robimy pola, które nam tutaj pomagają. Muszę się skupić jeszcze na patrzeniu na Sasloa, żeby przypadkiem nie zginął, bo nie chciałbym stracić kolejnego bohatera. Niestety, mimo że na tej mapie musimy się skupić na jednostkach morskich, na budowie tych jednostek, to nie możemy jedynie ich zrobić, bo będziemy także atakowani od lądu niestety. Więc musimy też uważać dosyć mocno. Tutaj, w tych okolicach. Kamienia mam mało, jeśli chodzi o robotników, którzy go wydobywają. Czego potrzebujesz? Dobra, teraz skupmy się na wycięciu drzew tutaj, żeby mieć możliwość bezproblemowego przejścia dalej. Łódź ogniowa czeka w zatoce. Fajnie, nic nie robią. Możliwe, że się zbugowali, znaczy nie wiem dokładnie jak to działa, jeśli tak się zamurujemy. No ale niestety, niektóre transportowce już są naprawdę blisko. My nie mamy surowców tak naprawdę, ani limitu jednostek. Róbmy więc jak najszybciej kolejne centrum. Za pomocą naszego Tasloa drugiego kolegi. Tutaj przy okazji będzie dobry punkt do zbierania kamienia. Gotowi do podpalania. Robotnicy niech zbierają surowce, bo jednak naprawdę będą nam one potrzebne. Im szybciej je będziemy wydobywać, tym lepiej. Tak samo zwiększą tutaj trochę limit magazynu. Robimy więc kolejne łodzie jak najszybciej. Czwarta epoka jest nam jak najszybciej potrzebna po raz kolejny. Mówię co słowo, ale jest ono jak najbardziej adekwatne do stylu gry podczas tej misji. Trzeba dużo rzeczy robić naprawdę szybko.
Przynajmniej na początku. Tutaj mamy artefakt do zebrania, który się nam może zdecydowanie przydać. Ale do tego zabiję jednego łupnika, żeby dostać jakiś tam transportowiec. Niestety te łodzie i tak nie będą w stanie powstrzymać tych transportowców SEAS. Na razie mam ich za mało po prostu. A niech to byłaby wysłanie na śmierć. A raczej na zniszczenie, bo to są łodzie. Co jest grane? Więc trzeba uważać. Czego potrzebujesz? Trzeba też wykorzystać jakoś to pożywienie szybko, żeby się nam ono odnawiało. My to potrzebujemy chyba jeszcze więcej robotników na drewnie. Amaku chyba nie chcę robić. Wolałbym jednak zbudować kolejne centrum. Im większa przestrzeń magazynowa, tym lepiej tak naprawdę. Róbmy więc to. Się zgłasza się na służbę. Tak, słucham. Herbaciarnia też by się nam przydała. Skoro mamy tyle pożywienia, możemy sobie odkupić arcydruida. No pewnie. Gotowi do podpalania. Z drugiej strony nie mamy chyba wystarczającej przestrzeni magazynowej, żeby tyle pożywienia, ile potrzeba zmagazynować. I potrzebujemy jeszcze wybudować warsztat. Czego potrzebujesz? Do kolejnej epoki. Róbmy więc to jak najszybciej. Tutaj na przykład. No walczą tutaj Nordowi, z Nordami, trochę ich powstrzymują. I sporo ten transportowiec uszkodzili tak naprawdę. My niestety nie możemy robić żadnych statków, które są skuteczne przeciwko budynkom na razie. Barynyksy także nie są zbyt mocne. W sumie lepiej, dużo lepiej robić statki ogniowe. Zaletą barynyksu jest to, że możemy ich w każde miejsce wysłać. Możemy je wykorzystać na lądzie i na wodzie. Kolejna epoka, która pozwoli nam przede wszystkim na robienie innych okrętów i na... W sumie takim baryoneksem możemy sobie zebrać taki artefakt. Przynajmniej na razie. Teraz ciekawe co było, jakby baryoneks wtedy zginął w wodzie. Ten artefakt po prostu zniknął z mapy. No dla bezpieczeństwa weźmy go za pomocą naszego bohatera jakiegoś. Bo taki bohater na pewno nam nie padnie podczas pobytu w morzu. Do usług. Gotowi do podpalania. W tym miejscu także się SAS może zdystansować, trzeba będzie na to uważać. Obserwatorium teoretycznie daje nam spory zasięg widzenia. Ale niewystarczająco spory, żeby tą wyspę móc oglądać. Na co czekasz? W sumie skoro nic nie robimy, to chodźmy zniszczyć to gniazdo dla bezpieczeństwa, żeby móc tej w przyszłości iść po kamień. Poza tym, możemy sobie zrobić stawiacz min i od razu zacząć te miny stawiać, bo się nam przydadzą. Dobra, chodźmy pomóc naszym sojusznikom, skoro ich tam aż tyle jest. Bardzo skutecznie powstrzymują przeciwników, czego się nie spodziewałem. Więc pomoc mi się na pewno bardzo przyda. Stina niech tutaj pójdzie po ten artefakt. Rozbudowywujmy sobie naszą bazę, róbmy badania. Zbudujmy Emporium, Taslowem. On i tak nie ma nic do roboty lepszego na razie. Tutaj może być to Emporium. Nie wiem, czy będziemy robić łodzie, a raczej wozy. Kupieckie. No ale jakby co, niech będzie gdzieś w rogu, gdzieś daleko, żeby móc więcej surowców zdobywać. Tutaj chyba nic nie będzie w tym miejscu. Jeśli dobrze kojarzę, to jest baza pustynnych jeźdźców. No sporo mają tych oddziałów morskich na całe szczęście nasi sojusznicy. Możemy im pomóc. Jest, że SEAS zawsze wie co planujemy. Może nas obserwują. Pytanie tylko, skąd? Paru ich przywódców mieszka na tej wyspie, opodal naszej osady. Myślę, że nadszedł czas, aby przyjrzeć się nieco baczniej tym panom oficerom. Musimy się tym zdecydowanie zająć. Zróbmy sobie więc jakieś saltazaury. I weźmy naszych bohaterów i złóżmy im wizytę.
Skupmy się na ataku transportera, on na całe szczęście ani nie zadaje obrażeń obszarowych, ani nie ma jakichś dużych tych obrażeń po prostu. Niestety groźne bardzo jest są te łodzie podwodne, bo one mają i duże obrażenia, i obrażenia obszarowe. Te transportowce na całe szczęście nie są ani szybkie, ani nic. Są jedynie dosyć wytrzymałe i są budynkami. Przez co je wolno bardzo będziemy niszczyć naszymi statkami, ale aż tak to nie przeszkadza. Wszystko pod kontrolą! Mam pewien pomysł. Fantastycznie. Dobra, róbmy sobie większą przestrzeń magazynową i czwarta epoka. To także jest bardzo ważna sprawa. Bardzo przydatna. No i straciliśmy jakieś te łodzie, ale to nie są one znowu takie drogie. Mamy sporo surowców do dyspozycji na wyspie, które możemy wykorzystać. Spełniam polecenia. Na miejsca? Gotów. Bohaterami się wejdźmy tutaj. No jest tu, niech wróci na transportowiec. Łódź ognio, znaczy stawiacz min. Niech stawia miny. Czegoś cóż innego mógłby robić stawiacz min? Możemy kilka na raz postawić, możemy. Nie muszę żadnego krawica przytrzymywać do tego. Więc okej. Chodźmy jeszcze pomóc Nordom tutaj. Przydałyby się nam kolejne nowe okręty, takie jak łodzie podwodne Muraeno. Choć one nie będą mogły atakować jednostek lądowych. Możemy jakichś bohaterów awansować. Na razie tak czy siak szykujmy się na atak. Gdzie jest ta Stina? Tu jest, okej. Patrol desantowy gotowy! Gotowi do zanurzenia. Nie wiem, czy uda nam się to przetrwać tak naprawdę. Rozkazy? Bo są tu aż dwa okręty CEAS, dwa transportery. No i otrzymujemy sporo obrażenia. Nie wiem, czy my to przetrwamy. Zniszczymy te Stingery, one sporo obrażeń zadają, naprawdę sporo. Poza tym kolejne okręty ogniowe musimy robić. Kolejne łodzie ogniowe. Chodźmy na razie tutaj dalej. Przydałby się nam tak naprawdę jeden zwiadowca. Czy ta łódź rybacka nie jest nam potrzebna? Myślę, że nie. A zwiadowca by się nam przydał, bo zwiększy on nam zasięg widzenia, jak już dotrzemy na tą wyspę. A jeśli będą mieli dużo jednostek w okolicy, to po prostu nie złamy ich pokonać, więc trzeba uważać, trzeba być uważnym, żeby przypadkiem tutaj nie stracić kolejnych bohaterów. Będzie trzeba też chronić ten transportowiec, żeby nam go nie zniszczyli tutaj przypadkowo. Nie wiem, czy oni sobie tymi transportowcami nie produkują tych kolejnych okrętów. To by nie było zbyt dla nas dobrą informacją, bo musimy się w takim wypadku musielibyśmy się skupić na niszczeniu transportowców i ignorować tamte dodatkowe okręty. Łódź ogniowa czeka w zatoce. Tak jest, tak jest, tak jest. To my, tak łatwopalni. Dałyby się dwa okręty teraz. Dobra, nieważne. To nie jest taka ważna sprawa obecnie. Obecnie jest ważną sprawą, żeby zbudować kolejny kamieniołom. Łódź ogniowa czeka w zatoce. I iść w kolejne złoża kamienia. Jakieś życzenie? Tak jest. Mamy już sporo surowców, na całe szczęście. Co musimy zbudować? Świątynię. Dobra, w takim wypadku ją zróbmy. Gdziekolwiek. Najlepiej tutaj gdzieś w środku. Gotowi do podpalania. Rozkazy? Tak jest. Transportery płyną w okolicy naszego stawiacza min. Dobra, stawiajmy kolejne miny. Tutaj musimy niestety się pospieszyć i popłynąć tędy. Łódź ogniowa czeka w zatoce.
I wygląda na to, że jakiś Gallimus przeżył, ale możemy go zabić za pomocą robotników. Oni spore obrażenia mu zadają, więc nie powinno być tutaj problemu. On się skupił na całe szczęście. Oho, uciekajmy tym transportowcem. Dobra, najpierw zniszczymy to w takim wypadku. Morano Łódź ma naprawdę spore obrażenia. Także obrażenia nie zadaje obrażeń obszarowych, ale ma przebicie pancerza. Chwila. Nie, jednak łódź podwodny nie zadaje obrażeń obszarowych, tylko przebicie pancerza ma. W takim wypadku aż tak niebezpieczne nie jest. Wciąż ma bardzo duże obrażenia, ale nie musimy się już tak ich obawiać, jak wcześniej myślałem. Dobra, wysyłajmy jakieś okręty jeszcze tutaj, bo musimy ich powstrzymać. No, naprawdę miny nam się przydały. Sami możecie to przyznać, bo powstrzymujemy ich. No, z dwoma flotami na raz walka nie jest taka prosta. No ale trzeba niestety tak walczyć. Misja nas do tego zmusza. Możemy sobie naprawić te okręty i potem popłynąć na ich wyspę. Już tak naprawdę musimy to zrobić jak najszybciej, bo oni tutaj cały czas będą pływać. Nie ma co liczyć na to, że będziemy mieli jakiś większy moment spokoju. Długo też będzie trzeba zakończyć ten odcinek. Myślę, że zrobimy to w tym momencie. Jeszcze zostało to 25 minut i to już będzie koniec misji prawdopodobnie, więc w sam raz na kolejny odcinek, a teraz was już bym żegnał. Cześć!